Witam Państwa w kolejnym odcinku Uszy Duszy. Dzisiejszy odcinek to uzupełnienie tego, o czym mówiłem w poprzednim odcinku, który nazwałem To my jesteśmy zmianą. Poczułem, że jest kilka wątków, które chciałbym dodać, uzupełnić i być może powiedzieć dwa słowa więcej niż poprzednio. Otóż mówiłem Państwu poprzednio o tym, iż ja widzę tę sytuację tak, iż każdy z nas stoi potencjalnie przed możliwością wyboru jednego, bądź też większej ilości niż jednego, wszelako z trzech możliwych wyborów. Mówiłem o trzech drogach. Pierwszą z tych dróg nazwałem drogą konfrontacji poziomej i mówiłem o tym w dużym skrócie myślowym, iż jest to droga konfrontacji z systemem. Odnosiłem to poniekąd do demonstracji, które widzimy na ulicach w tej chwili w Polsce i na całym świecie. Wszelako chciałbym sprecyzować, iż nie do końca jest to tak, iż jest to konfrontacja z systemem, przynajmniej jeżeli chodzi o sytuację, którą mamy w Polsce. Jest to konfrontacja z bardzo wybranymi aspektami działania systemu i to dość istotna różnica, ponieważ to, czego świadkami jesteśmy w tej chwili na ulicach Polski, to są protesty bądź to związane z decyzją Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy antyaborcyjnej, bądź też, tak jak było na początku, są to protesty związane z tak zwaną pandemią. Niemniej to nie są protesty, które mają na swoich sztandarach jakiekolwiek zmiany polityczne i zmiany systemu. To nie są protesty, które nawołują, nie wiem, przykładowo do przejścia na system demokracji bezpośredniej. To nie są protesty, których celem jest doprowadzenie do tego, by podział trójwładzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej był rzeczywisty. To nie są protesty, które prowadzą do zmiany systemu monetarnego. To nie są protesty, które prowadzą do tego, by przestać finansować partie polityczne z budżetu państwa. To nie są protesty przeciwko takiej, a nie innej polityce fiskalnej itd., itd., itd. To są protesty przeciwko bardzo wybranym działaniom systemu i jako takie, no niestety w moim poczuciu mają trochę krótką drogę przed sobą, albowiem nawet gdyby odniosły sukces, to jest tylko i wyłącznie walka z objawami choroby, a nie z chorobą. I to jest pewne ograniczenie, które ja widzę jako ciążące nad tą pierwszą drogą, choć tak jak mówiłem poprzednio, szanuję w pełni taki wymiar, w którym dzięki temu wiele ludzi się po prostu przebudzi i zaczyna się orientować, że żyje w rzeczywistości nie tak bajecznej, jak być może im się wydawało. To jest kwestia wyrażenia swojej własnej opinii i szanuję tego typu decyzje. Niemniej w moim poczuciu to jest strategia, która nie doprowadzi nas do sukcesu, chyba że będzie połączona z pozostałymi drogami, o których także Państwu mówiłem. Mówiłem Państwu też o tej drugiej drodze, którą nazwałem drogą podnoszenia swoich własnych wibracji. To działanie, które bazuje na przekonaniu, którego akurat ja jak najbardziej jestem zwolennikiem, iż z całą pewnością jest tak, że rzeczywistość wokół nas musi, bo taka jest logika tego świata, wibracyjnie odpowiadać temu, co my mamy w sobie. W związku z powyższym, jeżeli zmienimy tę wibrację w sobie, to zaczniemy dostrzegać inną rzeczywistość, której nie widzimy z takiego poziomu wibracyjnego, na którym byliśmy poprzednio. To jest działanie z pewnej pozycji, moim zdaniem, najważniejsze. Po pierwsze dlatego, że wydaje mi się, że jest najbardziej ukierunkowane na cel. Po drugie, jestem głęboko przekonany, iż można je prowadzić 24 godziny na dobę, w przeciwieństwie do pozostałych innych działań. I gdybyśmy rzeczywiście byli w stanie narzucić sobie taki tryb funkcjonowania, że skupiamy się 24 godziny na dobę nad tym tematem tego, czym emanujemy i czym epatujemy, to prawdopodobnie nasze życie zaczęłoby się zmieniać dużo szybciej, niż jesteśmy sobie to w stanie wyobrazić. I mówię tutaj zarówno o korzystaniu z praktycznych technik, które z całą pewnością większości z Państwa są znane. Mam na myśli medytację, różne formy medytacji, mam na myśli techniki oddechowe, mam na myśli różne techniki jakby regulowania swojego własnego wewnętrznego rezonansu, harmonii, poczucia tego, co ma sens, co nie ma sensu. Mówiłem Państwu poprzednio, co wydaje mi się szalenie istotne, żeby definitywnie oduczyć się opierania na jakichkolwiek zewnętrznych autorytetach. Czyli nauczyć się nie zadawać żadnego pytania na zewnątrz, tylko i wyłącznie do wewnątrz, do siebie. A z kolei siebie odwoływać do tego, co nazywam polem przyszłości, czyli tylko i wyłącznie do własnych wyobrażeń tego, jak chcę, żeby było. To szalenie trudna praktyka, a jednocześnie niesłychanie satysfakcjonująca i to mogę powiedzieć ze swojego własnego doświadczenia, że w momencie, w którym zaczynamy się odcinać od tego balastu przeszłości, od tej wiedzy, przekonań, które nam mówią, co się da, co się nie da, co jest możliwe, co jest niemożliwe, co na pewno jest przywidzeniem, co na pewno jest tylko i wyłącznie nieporozumieniem itd., itd. W momencie, w którym zaczniemy się od tego odcinać i powtarzam, mówię to z własnego doświadczenia, lawinowo się okazuje, że zaczynamy dostrzegać ogromne worki z ogromnymi ciężarami, które dźwigaliśmy cały czas na plecach i które nie dawały nam żadnej szansy na to, żeby rozwinąć skrzydła. A ta szansa istnieje, pod warunkiem, że się od tych worków rzeczywiście uwolnimy. Dawno temu opowiadałem Państwu w którychś uszach o takiej swojej własnej praktyce, do której wracam co już i namawiam Państwa, byście także spróbowali, być może się z taką praktyką zmierzyć, czyli przyjąć sobie takie założenie, że każda moja reakcja, każda moja myśl, każde moje działanie, każde moje spotkanie chciałbym, żeby przebiegało tak, jak sobie wyobrażam, że ono będzie przebiegać w normalnym świecie. I to się zaczyna od najdrobniejszej sprawy, od rozmowy ze sprzedawczynią w sklepie, w którym kupujesz chleb bądź cokolwiek innego. I zauważ, iż możesz tę rozmowę, to spotkanie z tą osobą przeprowadzić na bardzo różne sposoby, właśnie w zależności od tego, jaką intencję do tego przyłożysz. I ono nie będzie przebiegało inaczej w sensie takim czysto formalnym, w sensie zapisu słów, które między wami przepłyną. Ale może przebiegać zupełnie inaczej w takim sensie energetycznym. No i ta droga dbałości o swoją własną wibrację i przeprowadzania się swoim wnętrzem tak naprawdę do świata, do którego chcemy, wydaje mi się być bardzo ważna i chciałem to jeszcze raz podkreślić. I mówiłem Państwu też o tej trzeciej drodze związanej z działaniem i ja bardzo bym chciał, wierzę głęboko w to, że dotrzemy do takiego momentu, w którym będziemy mogli rozmawiać o szerokich wizjach świata przyszłości i sam z ogromną przyjemnością się podzielę z Państwem tym, jak ja sobie to wyobrażam. Niemniej tu i teraz wydaje mi się, że to działanie powinno się skupić w tej chwili na samoorganizacji nas tutaj, gdzie żyjemy i tutaj, gdzie mieszkamy. Dlatego, że wszystkie nawet najbardziej optymistyczne perspektywy, jakie sobie możemy przyjąć, zakładają, że będzie jakiś okres przejściowy przed nami, być może to będą lata i niekoniecznie one będą łatwe. Więc kwestia tej samoorganizacji nas tutaj wydaje się być w tej chwili kluczowa. Albowiem nie wierzyłbym w to, iż długo i wiecznie będzie trwała taka możliwość jak komunikacja przez internet, niecenzurowana, w miarę, nieskrępowana w miarę i pozwalająca nam wymienić poglądy i wymienić też jakieś informacje związane z działaniami. Podejrzewam, że to może się na jakiś czas ukrócić. Myślę, że szalenie ważne jest, byśmy wobec takiej perspektywy zaczęli dbać o to, by stworzyć społeczność ludzi, którzy kontaktują się ze sobą fizycznie, a nie tylko i wyłącznie w internecie. I oczywiście to jest kwestia społeczności lokalnej, to jest kwestia sąsiadów, najbliższych, znajomych, przyjaciół. W tym mieście, w tym miasteczku, w tych wsiach, tam gdzie Państwo mieszkacie. Niesłychanie ważne w tej chwili, wydaje mi się, bo to będzie podstawą naszego działania, podejrzewam, na długi czas i już w niedługiej przyszłości. Tak więc kwestia takiej samoorganizacji, żebyśmy mieli kontakt ze sobą i możliwość spotkania się, niezależnie od tego, co się będzie działo w internecie, wydaje mi się być ważne. Wydaje mi się być niesłychanie ważne, żebyśmy się wszyscy w tej chwili zorganizowali w kwestii zabezpieczenia tych rzeczy podstawowych, czyli jedzenia. I to jest wątek, o którym ja Państwu już mówiłem wielokrotnie. Temu też były poświęcone te uszy, które dotyczyły dostępu do zdrowej żywności i tego, jak funkcjonują kooperatywy. I chciałbym Państwa prosić, byście nie tracili tego wątku ze swojej perspektywy. To jest niesłychanie ważne, a nawet wydaje mi się, że jeszcze ważniejsze w tej chwili. Kooperatywy, rolnicy, którzy są skłonni sprzedawać Wam zdrową żywność, rolnictwo wspierane społecznościowo. Wszelkie tego typu rozwiązania w tej chwili wydaje się niesłychanie ważne, byście Państwo rozeznali, jakie takie możliwości macie wokół siebie. Być może Państwo pamiętacie, że myśmy tutaj w ramach Uszy Duszy jakiś czas temu zainicjowali taką akcję taki projekt pod tytułem Mapa Ogólnopolskiego Dostępu do Zdrowej Żywności. I ja chcę powiedzieć, że ten projekt działa, my go realizujemy stopniowo i powoli na miarę naszych sił i możliwości. Jest grupa ludzi, która zadedykowała swój czas ku temu, by ten projekt realizować. Gdybyście Państwo chcieli dołączyć do tego projektu, to jesteście nieustannie zaproszeni. Pod niniejszym wideo znajdziecie informacje o tym, jak do tego projektu dołączyć. Namawiam serdecznie. Próbujemy tam stworzyć mapę, która będzie ogólnopolską mapą, na którą będą naniesione kooperatywy, rolnictwo wspierane społecznościowo i rolnicy, którzy chcą sprzedawać zdrową żywność bezpośrednio ludziom, którzy do nich przyjadą. Bardzo istotna w tej chwili rzecz. I to jest kwestia takiej samoorganizacji, to jest punkt pierwszy. Do punktu drugiego dojdziemy za jakiś czas. Na razie zorganizujemy się, samozorganizujemy się w tym punkcie pod tytułem działanie i samoorganizacja. I to są takie uzupełnienia do tego, o czym powiedziałem poprzednio i mam jeszcze taką jedną refleksję natury, nie do końca, aczkolwiek trochę filozoficznej. Otóż jak odsłuchałem siebie, jak mówiłem poprzednim razem o tych trzech drogach i jak mówiłem o tej drodze związanej z praktyką nad podniesieniem swojej własnej wibracji, złapałem się na tym, że jest pewna nuta, której chciałbym, żeby tam nie było i chciałbym to w tym miejscu, w tej chwili zmienić i skorygować, albowiem spostrzegłem, iż jest pewna nuta swojego rodzaju oddzielenia, swojego rodzaju rozdzielenia, że będą wśród nas tacy, którzy sobie z tym zadaniem poradzą lepiej i poradzą gorzej. I ci, którzy sobie poradzą lepiej, to jak gdyby szybciej dotrą do tej rzeczywistości, która jest fajniejsza, a nie do końca wiadomo, co z tymi, którzy sobie poradzą gorzej. I sobie pomyślałem, że jeżeli taka wibracja rozdzielenia w tym myśleniu się pojawia, to ona przeczy całej idei tego myślenia, które za tym stoi. I chciałem to skorygować, tak jak programista koryguje program, który napisał, znalazł błąd w jakiejś linijce kodu. Dla mnie to był błąd, że ja tego nie zauważyłem poprzednio, więc na pewno nie ma tutaj żadnej idei oddzielenia. I na pewno nie chodzi o to, by wśród nas byli ci, którym się udadzą lepiej, uda się gorzej, bo nie ma w ogóle takich kategorii. Ja sobie myślę, że na tej części z Państwa, którzy jakoś tam świadomie pracują i będą pracować nad tym tematem modyfikacji, podniesienia swoich własnych wibracji, ciąży bardzo szczególna odpowiedzialność, bo tak naprawdę chodzi o to, by tę wibrację wzmocnić dla nas wszystkich, nie tylko dla siebie. Ta wibracja wzmocniona, podobnie jak i efekt setnej małpy, będzie ogromnym ułatwieniem dla wszystkich pozostałych, którzy będą mogli się do tej wibracji dostroić. Im bardziej ten dzwon będzie czytelny i wyraźny, tym łatwiej ludziom się wszystkim będzie do tego dostroić. I ja chcę powiedzieć, że ja o tym pamiętam. Ja miałem tę świadomość nawet wtedy, kiedy o tym mówiłem. W tej chwili chciałem to wyraźnie powiedzieć, że to jest kierunek istotnego myślenia, że my to robimy bynajmniej nie dla siebie, a tak to mogło zabrzmieć, tylko tak naprawdę dla nas wszystkich i tylko wtedy ma to sens i tylko wtedy to się całe spaja w całość i tylko wtedy tak naprawdę jest to drogą ewolucyjną do przodu, a nie samotnym marszem przez planetę Mars. To trochę tak jak mnisi buddyjscy w klasztorach buddyjskich gdzieś tam w Nepalu, w Himalajach, w tamtej okolicy. Nie wiem, czy Państwo się zastanawialiście nad tym, jaki jest sens w takim istnieniu, takiego skupiska ludzi o takiej wiedzy i o takiej umiejętności, zamkniętych poniekąd, można powiedzieć, w jaskiniach, na stoku najwyższych gór świata. Otóż ten sens to przechowanie wibracji, to przechowanie pewnej unikatowej wibracji, która jest istotna. W moim przekonaniu jest istotna dla budowy przyszłego świata. Ja tu się zupełnie nie odnoszę do buddyzmu jako do filozofii, natomiast odnoszę się do pewnej otwartości myślenia, którą ta filozofia w sobie niesie. I widzę to w tej wibracji, która tam jest przechowywana i tak sobie zawsze myślałem o tym, jaką oni pewną dziwną rolę, że mają tę wibrację przechować, widocznie kiedyś będzie potrzebna. I to jest podobny mechanizm. Naszą rolą w tej chwili jest wzmocnienie tej wibracji, o której myślimy, wibracji tego, co nazywamy dla siebie nowym światem, co pewnie w wielu punktach pomiędzy większością z nas jest nam bliskie i te wyobrażenia byłyby podobne, więc ta wibracja na pewno się odnajdzie sama ze sobą. Niech to będzie taki kamerton, który będzie ułatwiał znalezienie kierunku dla wszystkich nas dookoła. No i to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu ogromnie za to, że jesteście. Dziękuję ogromnie za komentarze. Dziękuję ogromnie za korespondencję, którą od Państwa dostaję. Bardzo mnie cieszy ta wymiana energii, która między nami zachodzi coraz gęściej i coraz, można powiedzieć, głębiej i wnikliwiej. Dziękuję oczywiście ogromnie wszystkim moim patronom. Państwu zawdzięczam moją obecną możliwość przetrwania. Dzięki i tym, którzy byli z Państwa, i tym, którzy są, i tym, którzy będą. I zachęcam Państwa, byście rozważyli taką możliwość, by odwiedzić mój profil na Patronite. To na razie tyle. Serdecznie dziękuję i do zobaczenia już w najbliższym czasie.